Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj Państwu przekazać troszeczkę informacji o teoretycznych aspektach zasady nakazu rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony. Ta problematyka wraca od jakiegoś czasu, od momentu, kiedy prawodawca wprowadził do ustawy Ordynacja podatkowa artykuł 2a, który mówi mniej więcej tak, że nie dające się usunąć wątpliwości w zakresie treści przepisów prawa podatkowego należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Nazywa się często tą zasadę mianą zasady in dubio pro tributato, wywodzi się z koncepcji rozstrzygania wątpliwości, czyli prowadzenia wykładni prawa niejako pro libertate, czyli takiej przyjmowania wykładni prowolnościowej. Niektórzy starają się analizować tą problematykę w kontekście funkcjonującej, doskonale znanej w prawie karnym zasady rozstrzygania wątpliwości w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść oskarżonego. Proszę Państwa, ten problem, tak jak już mówiłem, wraca co pewien czas, bowiem dotychczasowe analizy praktyki orzeczniczej urzędów podatkowych wykazały te problemy zgłaszane wcześniej w literaturze, a które co do zasady sprowadzały się do tego, że organy prawa podatkowego nie będą chciały, nie będą zainteresowane wykorzystywaniem tej zasady, bowiem niejako będą niejako przyznawać się do tego, że prawo jest niejasne i będą musiały podejmować te decyzje z zakresu prawa podatkowego. Natomiast obserwuje się od pewnego czasu w orzecznictwie przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego odwoływanie się do zasady nakazu rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. Proszę Państwa, problem ten jest jednak głębszy. W literaturze zwraca się uwagę na to, że zasada ta wcale nie musi mieć paradoksalnie charakteru takiego jednoznacznie pozytywnego dla strony postępowania. Z drugiej strony jest nią taki problem, że z jednej strony godzi ona w podstawową zasadę legislacyjną, mianowicie nakazu tworzenia przez prawodawcę przepisów prawnych w sposób jasno określony. Z drugiej strony może być pojmowana jako zasada, która narusza zasadę samodzielności jurysdykcyjnej każdego sądu. Ja przypominam, że każdy sąd jest zobligowany do tego, czy w ogóle organ prowadzący postępowanie, by samodzielnie rozstrzygać okoliczności nie tylko faktyczne, ale i prawne. Organ nie może przyznać się do tego, że tekst jest wyjątkowo niejasny. Znaczy musi wdrożyć określonego rodzaju zabiegi interpretacyjne po to, aby jakieś znaczenie prawa uzyskać. Dlatego też w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, chociaż jak najbardziej przyjmuje się istnienie zasady nakazującej rozstrzygać wątpliwości w zakresie treści przepisów prawa podatkowego na korzyść strony, inna sprawa, że zasada ta jest już częścią krajowego porządku prawnego, została po prostu wpisana przez prawodawcę, tak jak ma to miejsce z zasadą nakazującą rozstrzygać wątpliwości w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść oskarżonego, która zamieszczona jest z kolei w artykule 5 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego. Niemniej jednak orzecznictwo administracyjne stara się troszeczkę łagodzić ten wymiar negatywny tej zasady, przede wszystkim wskazując na konieczność niezgłaszania wątpliwości w zakresie wieloznaczności tekstu prawnego przez stronę, ale pewne obiektywny brak możliwości uzyskiwania jednoznacznego znaczenia prawa, przede wszystkim do takich sytuacji, kiedy podstawowo i funkcjonujące w teorii prawa, te najbardziej znane w pewnej naszej wspólnocie komunikacyjnej prawników reguły egzegezy, czyli reguły interpretacji prawa, są po prostu niejasne, to znaczy ich skutek wdrożenia skutkuje tym, że tekst prawny pozostaje w dalszym ciągu jednoznaczny, czyli że po prostu możemy wyprowadzać w tożsamo uprawomocniony sposób różnego rodzaju alternatywy znaczeniowe co do tekstu prawnego. A zwracam uwagę, że i w prawie daninowym, i w prawie penalnym, delikatnie rzecz ujmując, funkcjonuje dość mocny zakaz posługiwania się różnego rodzaju regułami wnioskowań inferencji prawniczej. Wobec tego sądownictwo raczej, proszę Państwa, sprowadza się do oceny tych problemów przez pryzmat zobiektywizowanych kryteriów istnienia wieloznaczności tekstu. Zwracam jednak uwagę, że bardzo często, co też podnosi się w literaturze, strony nadużywają powoływania się na zasadę
umożliwiającą przyjęcie rozstrzygnięcia interpretacyjnego na korzyść strony. Podobnie jak ma to miejsce z zasadą nakazu rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, decyzję w tym przedmiocie podejmuje organ, a nie strona. Czyli nie jest tak, że wystarczy, że państwo podniosą, powołają się na tą zasadę w piśmie procesowym, w odwołaniu od decyzji. Organ samodzielnie musi przeprowadzać ustalenia interpretacyjne, także sąd, i jeżeli faktycznie stwierdzi takie obiektywne kryteria możliwości wypracowania różnego rodzaju alternatyw znaczeniowych, wtedy faktycznie musi posłużyć się koncepcją wykładni pro libertate. Kończąc już ten wątek, wypada zauważyć, że w styczniu 2017 roku Sąd Najwyższy również w pewien sposób odwołał się do koncepcji wykładni pro libertate, analizując problem definicji ulicy na kanwie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie powołał się jednak w żadnym wypadku na zasadę nakazującą rozstrzygać wątpliwości na korzyść strony. Odwołał się jednak do koncepcji właśnie wykładni pro libertate, jednocześnie wskazując, że rozstrzygnięcie tego problemu interpretacyjnego także na korzyść strony możliwe jest na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Nie jest zatem tak, i w samej teorii prawa raczej odosobnione jest stanowisko, że tekst prawny zawsze jest jednoznaczny. Jakieś znaczenie prawa jesteśmy w stanie uzyskać, tylko pytanie, czy spośród alternatyw znaczeniowych albo argumentacyjnie wdrażanych metod wykładni prawa organ przyjmie znaczenie najbardziej korzystne dla strony. Dziękuję serdecznie za uwagę.